Witam państwa serdecznie w imieniu organizatorów naszej, naszego spotkania, Fundacji Art and Modern, Fundacji imienia Róży Luksemburg i Weiman Galery, na dzisiejszej dyskusji Grafika buntu Stanisław Kubicki i jego twórczość. Towarzyszy ona wystawie Bunt i Wolność, na której prezentujemy w Weiman Galery siedem linorytów artysty, w tym ikoniczną wieżę Babel, która określana była jako przez krytyków manifest poznańskich ekspresjonistów. Sam Stanisław Kubicki był niezwykle nie, niezwykłym artystą, malarzem, grafikiem, poetą, teoretykiem sztuki, teozof, teozofem przyrody. Urodził się w 1889 roku na obszarze ówczesnego cesarstwa niemieckiego. Wychował się. Równolegle w dwóch kulturach, polskiej i niemieckiej. Jego ojciec był Polakiem, mama była Niemką. Studiował na wielu kierunkach, m.in. architekturę, filozofię, filologię, botanikę, filozofię, zoologię oraz sztuki plastyczne. Najbardziej znany jest jako współtwórca awangardowej poznańskiej grupy Bund, działającej w latach 1918-1920 w Poznaniu. Ale związany był również z niemieckimi ekspresjonistami, między innymi publikował w piśmie Die Aktion, a następnie Der Sturm. W jego sztuce widać jego światopogląd, między innymi był pacyfistą, ale też internacjonalistą, a także prekursorem myśli ekologicznej. W 1939 roku, po wybuchu II wojny światowej, Kubicki został kurierem ruchu oporu, i w 1942 roku prawdopodobnie na Pawiaku został zamordowany. Chcielibyśmy tym naszym dzisiejszym spotkaniem przybliżyć kilka kontekstów dla twórczości tego artysty. W związku z tym zaprosiliśmy wybitnych ekspertów, m.in. doktora Piotra Rybsona kuratora wystaw, historyka literatury i kultury, wykładowcę polsko-japońskiej Akademii Technik Komputerowych, obecnie głównego kuratora Żydowskiego Instytutu Historycznego. Byłego dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, kuratora wystawy, autora też katalogu Krzyżąc Polska Niepodległa 1918, która miała miejsce w Muzeum Narodowym w Warszawie w 2018 roku. Witam też serdecznie dr Małgorzatę Geron, historyczkę sztuki pracującą w zakładzie historii sztuki nowoczesnej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Autorkę monografii poświęconej Tymonowi oskiemu, ale także wielu artykułów i książki poświęconej w krakowskim formistom, współorganizatorkę wielu konferencji poświęconej sztuce nowoczesnej. Ostatnim naszym gościem dzisiaj jest dr Habilitowany Maciej Kurak, artysta, wizualny profesor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu członek grupy artystycznej Wunder Team, w, 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 grafik przede wszystkim, ale także koordynator projektu, który upamiętniał powstanie grupy Bund w 2018 serii. Spotkań i wystaw realizacji, o których mam nadzieję, że dzisiaj nam opowie, właśnie poświęconej twórczości, m.in. Kubickiego i jego kolegów i koleżanek z grupy BUNT. Spotkanie będę prowadziła ja. Nazywam się dr Magdalena Furmani-Kowalska, jestem historykiem sztuki i dr Izabela który Historyk zajmujący się historią społeczną. Oddaję głos koleżance. Dziękuję, Magdo, za to wprowadzenie. Dzisiaj spotykamy faktycznie na tym spotkaniu i na wystawie Stanisława Kubickiego, którego życie i twórczość przypadło na początek XX wieku czyli czas bardzo burzliwy we wszystkich właściwie obszarach życia, czas burzliwych przemian społecznych, ale też przemian politycznych, narodzin nowoczesnej, masowej polityki i, i okres rozpadu właściwie świata, który ówcześni ludzie znali. Jest to czas pierwszej wojny światowej i powstania państw narodowych w Europie Środkowej. Jest to też czas przemian kulturowych i także narodzin nowej mentalności. Możemy mówić o modernizmie nie tylko w sztuce i w kulturze, ale także możemy mówić o modernizmie i radykalnej, modernistycznej myśli w polityce, kiedy to ludzie faktycznie zaczynają myśleć w sposób bardzo... Ideologiczne, koncepty, które powstają, mają charakter totalny, zaczynają dominować wizję tworzenia nowego świata, nowego człowieka. I również w twórczości samego Kubickiego te wizje możemy znaleźć. Na, na wystawie, którą prezentuje Weiman Galery, mamy do czynienia z grafikami, które Powstają dokładnie w momencie przełomu. One powstają w czasie I wojny światowej, kiedy jeszcze jako poddany wilhelmińskich Niemiec Kubicki służy w armii. A później powstają już w momencie rewolucyjnej zawieruchy w Europie Środkowej. I oddają też zmieniające się, zmieniające się nastawienie artysty, zmieniający się światopogląd, jego. Fascynację rewolucją, jego fascynację zachodzącymi zmianami. Często, często Kubickiego określa się właśnie mianem lewicowego agitatora wręcz czy anarchokomunisty, który jakiś, jakoś ten ekspro, ekspresjonistyczny, wolnościowy wyraz łączył z myślą lewicową. I ja najpierw chciałam zadać pytanie doktorowi Piotrowi Rybsonowi właśnie o te związki awangardy i awangardowej sztuki z lewicą i skąd właściwie one się, skąd ten silny związek, ta fascynacja polskich, ale też niemieckich artystów awangardowych lewicowością, bo przecież nie wszyscy awangardziści byli tak bardzo lewicowi. No, futuryści stali się podstawą włoskiego faszyzmu, prawda? Więc jak powstaje ta awangardowa międzynarodówka i skąd ten, ta fascynacja, właśnie myślą anarchistyczną, lewicową. Skąd taki pomysł? No właśnie, czy to jest pomysł na państwo, czy może na jakąś zupełnie inną wspólnotę? E, dziękuję. To trudne, trudne chyba pytanie, bo, bo rzeczywiście, tak jak e, e, powiedziałaś, bo jesteśmy na tym, więc sobie tak pozwolę, e, e, no, duża część awangardy nie była lewicowa. A to znaczy, poczynając od włoskich futurystów, którzy są no gdzieś takimi kwintesencjonalnymi awangardzistami w tradycji europejskiej, ale też myśląc o, o artystach polskich, takich jak formiści, wśród których było wielu. Myślę, takich bardzo propaństwowych, konserwatywnie powiem, w sensie myślących artystów, chociażby Skoczylas, który do formistów należał, i o którym warto wspomnieć, myślę, dzisiaj też w kontekście grafiki, bo, bo, no bo on był w zasadzie takim, powiedziałbym, najważniejszym grafikiem w II Rzeczpospolitej, z bardzo ciekawymi. Pomysłami na to, dla, dlaczego, dlaczego właśnie grafika tak? I, i, i skąd jej rola w nowoczesnym państwie. Natomiast, no, jeśli chodzi o powody tych radykalnych postaw, to myślę, że, 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 że tych powodów jest pewnie cały szereg. Z jednej strony, trochę zależy to od kraju, ale z, z jednej strony, no, ogromny absmak po I Wojnie Światowej wobec w zasadzie wszystkich tradycyjnych wartości, począwszy od państwa, skończywszy na religii. Prawda? I, i, to, I to bardzo widać również i u, poznaju, u niektórych z poznańskich ekspresjonistów i y, 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 y w, y w piśmiennictwie, y, y w literaturze również. Jakby odejście od tradycyjnie pojmowanego katolicyzmu czy chrześcijaństwa na rzecz jakichś panteistycznych koncepcji, albo, albo takich no, bardziej wschodnich nawet powiedziałbym jakby orientacji, tak, jeśli chodzi o, o religię. Z drugiej strony myślę też, że spory udział w, w tej międzynarodówce mieli artyści pochodzenia żydowskiego, bo oni generalnie byli wolnymi atomami w, w wielu sytuacjach kształtujących się na nowo państw narodowych I, i w tych państwach narodowych często trochę było ciasto dla tej społeczności, niezależnie od tego, czy, czy mieszkała, mieszkali oni w dawnym Petersburgu, czy w Łodzi, czy, 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 czy gdzieś indziej. I i to była taka realna bardzo międzynarodówka sięgająca prawda, po Paryż, po, po La Ruche i całą tą wielką emigrację żydowską, która zaludniła Paryż, tworząc to, co dzisiaj jest nazywane Ecole de Paris. I, i, i tutaj. Myślę, wielu z tych ludzi było antypaństwowych, ponieważ dla nich to państwo jakby nie istniało jako taki istotny partner, prawda? W perspektywie tożsamościowej, czy w perspektywie najprostszych, rozmaitych obywatelskich potrzeb. I, I tutaj myślę, te dwa czynniki są gdzieś kluczowe, bo, 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 bo może o tym jeszcze będziemy mieli okazję podjąć ten wątek. Dziękuję. Ja tak, podróżmy ja, podróżmy tak, ja jeszcze chciałam tutaj właśnie um, doktor Geron dopytać o ten aspekt powstawania nowego państwa i jak ten Kubicki z poznańskim buntem się na tej takiej ideowej mapie artystycznej sytuował i, i jak, on, jak, one się, jak oni się właśnie do tego e, państwa odnosili, ale też... E, jak to państwo odnosiło się do nich? To znaczy, jak te relacje między tymi różnymi grupami awangardowymi się układały i jak oni się odnajdywali właśnie w tym odrodzonym państwie? Dziękuję bardzo. Jeśli chodzi jeszcze o ten wątek futurystyczny, to chciałabym zwrócić uwagę też na taką sprawę. Panitalianizmu, o czym pisał też Marinetti, prawda, że jednak jedną z takich ważniejszych spraw związaną z powstaniem futuryzmu, który początkowo no, miał charakter jednak literacki, do tej grupy dopiero później też dołączyli artyści. I tu jednak też chodziło o odbudowę pozycji Włoch na mapie właśnie tej mapie artystycznej, właśnie tej sztuki nowoczesnej, która wówczas rozwijała się głównie na, na terenie, głównie rozwijała się w, w Paryżu. No z Paryżem też mieli kontakty oczywiście artyści polscy. Tu wspomniane oczywiście całe to środowisko, ale to środowisko, które no, oczy, wówczas było skoncentrowane w Paryżu, ale te kontakty właściwie ciągnęły się od Moskwy, Petersburga, poprzez właśnie Berlin, poprzez Monachium, Paryż, no i oczywiście później też Rzym. No ale wracając już tutaj do, na, na teren niepodległej Polski, Polski, która odzyskała niepodległość tuż właśnie w tym okresie takim właśnie bardzo intensywnym, również pod względem artystycznym. No, pamiętajmy o tym, kończy się pierwsza wojna światowa, zmienia się cała mapa geopolityczna Europy. Ze wschodu docierają informacje o rewolucji październikowej, no, które są no, takimi informacjami no, bardzo też rozpalającymi wyobraźnie. No, bo zmienia się wszystko. Zmienia się sytuacja polityczna, zmienia się sytuacja społeczna. No, też właściwie za tym również nastąpią zmiany artystyczne, no bo o tym już wiemy, prawda? Cała awangarda rosyjska tak naprawdę tutaj też zacznie odgrywać ważną rolę, z którą zresztą też będą mieli kontakt również nasi artyści. No i teraz mamy właściwie trzy miasta, które wcześniej leżały w granicach trzech różnych zaborów. Austro-Węgry, Kraków gdzie powstaje grupa ekspresjonistów polskich, która później będzie jakby sama siebie nazwie właściwie formistami. Dalej mamy zabór rosyjski i, i Łódź, gdzie powstaje grupa Junki No i oczywiście zabór, zabór niemiecki, Poznań, no i grupa Bund. Trzy grupy, które właściwie rozpoczynają działalność no niemalże w tym samym, Momencie. No pierwsi są formiści, bo to jest listopad 1917 roku, pierwsza wystawa, yy, za chwilę bunt, no i dalej właśnie artyści łódzcy. No i teraz właściwie jak są tutaj też różne, różne problemy, które tak naprawdę łączą tych naszych twórców. Na pewno jest to przeciwstawienie się na tej sztuce dotychczasowej. No, pamiętajmy o tym, prawda, że ta sztuka awangardowa ona się zawsze przeciwko czemuś buntuje. To jest oczywiście bunt w stosunku do sytuacji społecznej, ale też sytuacji artystycznej. No I zwykle no, takim, tą instytucją, no, którą, przeciwko której występowali ci nasi twórcy, no, były różnego rodzaju akademie, były różnego rodzaju towarzystwa, też związane bardzo często z tą sztuką oficjalną. I ci nasi twórcy tak naprawdę właśnie z kręgu awangardy, występując przeciwko tym porządkom, no starali się stworzyć, właśnie jakby działając w danej grupie, no również jakby tutaj występowali właśnie przeciwko tej, przeciwko tej sytuacji. No i teraz, jak na tym tle wygląda, wyglądała sprawa buntu, wyglądała sprawa Kubickiego, no myślę, że, że dosyć ciekawie, to znaczy, no widzimy tutaj też prace, które nas otaczają tego, tego artysty, na pewno zwracają uwagę swoją formą, formą, której możemy odnaleźć wpływy sztuki ekspresjonistycznej, oczywiście tego takiego czystego ekspresjonizmu spod znaku grup Die Brücke der Blaue Reiter, czyli tych ekspresjonistów działających jeszcze przed I wojną światową w Dreźnie, w Berlinie, w Monachium, z którymi, no, jak wiemy, Poznań, artyści poznańscy no, mieli bardzo tutaj ścisłe kontakty, choćby wynikające z studiów, Wielu artystów studiowało przecież w Berlinie, i też jakby stąd no tutaj te, te związki były bardzo, bardzo silne. Natomiast czym ta sztuka się różniła w stosunku do artystów tworzących inne grupy? znaczy inne grupy, myślę tutaj o formistach i o grupie łódzkiej, grupie Jąk z pewnością była to twórczość, tak jak mówiłam przed, przed chwileczką, no, zainspirowana właśnie tą sztuką niemiecką, ekspresjonizmem niemieckim. Też sztuka artystów z kręgu buntu, w, artyści w dużej mierze wypowiadali się w grafice. Bardzo popularne te takie najprostsze techniki, prawda, drzeworyt, linoryt, które właściwie no, odrodziła. Awangarda, bo oni bardzo często właściwie pisali również o tym, zresztą Skoczylas też o tym, o tym pisał już tutaj wywołany przed chwilą, że właściwie też jakby poszukując czasami tych korzeni, poszukując też jakiejś takiej, tu a propos jeszcze, też takiej sztuki właśnie awangardowej, związanej sztuki narodowej, na którą no też jakby tutaj na której jakby stworzeniu również zależało formistom, którzy no zwracali uwagę również na tą sztukę właśnie prymitywną, ale sztukę właśnie ludową regionu Podhala. I tutaj właściwie no też ta twórczość Skoczylasa, ona jakby bardzo dobrze wpisywała się właśnie w ten kierunek poszukiwań. No, ale bunt, tak jak już mówiliśmy wcześniej, prawda, to, to nie jest jakaś taka sztuka właśnie skierowana na jakiś taki aspekt narodowy, raczej właśnie taki aspekt międzynarodowy. I stąd też te tematy. No, tematy właściwie od tych tematów, takich najbardziej uniwersalnych, czyli portrety, autoportrety, poprzez właśnie tematy religijne, dalej no, takie tematy. Uniwersalne, tematy duchowe, jak choćby myśl, która tutaj nad nami wisi, też tematy związane z pewnym ruchem, ekspresją, związane z tańcem. One jakby tutaj no też jakby odróżniały, tak naprawdę w dużej mierze, właśnie te, ten aspekt taki właśnie i religijny, i taki bardziej duchowy. Twórczość artystów z kręgu buntu, na przykład, różniła od krakowskich formistów. To może tak tytułem wstępu? To myślę, że nam doskonale sytuuje bunt na, na mapie I, i też może jeszcze warto podkreślić właśnie te związki samego kubickiego, to, że on Przecież miał żonę, Berlinkę, Niemkę, Margaretę i jego bardzo bliskie związki z środowiskami nie tylko ekspresjonistycznymi w Berlinie, ale również mały romans z dadaistami. Więc te kontakty z Die Action i Der Sturm były tutaj też bardzo ważnym takim aspektem budowania... Właśnie pewnej międzynarodówki i wspólnej europejskiej myśli, ale już przechodząc do tematów i powoli oddając pałeczkę, Magdzie, ja jeszcze chciałam profesorowi Kurakowi zadać pytanie o taką właśnie społeczną rolę grafiki. Jak ta grafika odpowiadała na te wszystkie zmiany, które też zmiany polityczne, zmiany społeczne, które się działy i dlaczego? Dlaczego ona była taką, takim dobrym narzędziem do komunikowania się również politycznego? Tutaj bardziej chciałabym na ten aspekt zwrócić uwagę, bo Magda będzie później eksplorować wątek grafiki jako pewnej formy artystycznej. To może nim zacznę odpowiadać na to pytanie, to wrócę jeszcze do tego, o czym była mowa, mianowicie faktycznie abyśmy przeanalizowali bunt, to tam też są różne postawy, różne zapatrywania, różne polityczne zapatrywania. To różnie też kształtowało się. No na pewno najbardziej fascynujący jest Stanisław Kubicki, to bez dwóch zdań. Wydaje mi się, że też jest najbardziej inspirujący, jeśli chodzi o dzisiejsze w ogóle podejście do sztuki całego, od nurtu postartystycznego tak zwanego, chociaż może ta nazwa, która się wzięła od Jerzego Ludwińskiego nie jest zbytnio trafna, ale wydaje mi się, że tutaj bez dwóch zdań to jest kapitalna osoba, z której można czerpać wiele. Stanisław Kubicki o tyle mnie też zafascynował, no jedno to było wiadomo, że związane z Uniwersytetem Artystycznym, z Wydziałem Grafiki, no osoba, która współtworzyła Wydział Grafiki 100 lat temu to był Wroniecki, czyli też przedstawiciel buntu, więc trudno, żebym się tym nie zainteresował, ale też właśnie ta całe jego zaangażowanie i takie niewpasowanie się w społeczne to mnie bardzo fascynowało, przede wszystkim jego życiorys też taki, że dezercja z jednej strony z, z, od wojsk niemieckich, tak, ucieczka, a z drugiej strony nie zatrzymuje się koło Poznania. On idzie dalej, on idzie do Berlina, żeby brać udział w powstaniu Spartakusa. I to jest też fascynujące, że właściwie nie mógł się do końca znaleźć w tym społeczeństwie, tak bardzo. Gdzieś w kształtowanym właśnie przez nurt ten narodowościowy, i to było też fascynujące, że gdzieś tam poszukiwał pewnych wartości wychodzących poza i poszukiwał pewnych rzeczy, które są nośne w szerszym znaczeniu. Więc wracając teraz do tej grafiki, no to oczywiście to też jest świetny punkt, który mi się wydaje, że jest takim łączącym, nieraz gdzieś tam może pomijanym. Ale jakbyśmy prześledzili jego twórczość, i grupy Bunt, no to dość sporo ona właściwie lokuje się dość sporo tej twórczości właśnie w publikacjach, tak? czyli w zdroju, w diakcją. I ta forma staje się jedną z najbardziej właściwie istotnych. I to, że w ogóle nawiązanie drugiego, drugiej fali, jak gdyby wydaje mi się, że nawet w tym wypadku wcale nie jest jak gdyby wtórnością, tylko wręcz przeciwnie. To znaczy się tutaj bym nawiązał do akademickiej książki Petera Burgera i jego fascynacją awangardą dotyczącą grup przede wszystkim tutaj dadaizmu i surrealizmu pierwszej fali, gdzie zauważa, że właśnie te są najbardziej awangardowe, czyli nie te, które tworzyły styl, tylko te, co zmieniały sposób myślenia i umiały tak narzucić za pomocą form istniejących zupełnie inne spojrzenie na na świat, zupełnie inne spojrzenie na wartości, które funkcjonowały, i też na samą sztukę, bo to świetny jest motor, tak jak mówiłem, do dzisiejszych czasów i do sposobu podejścia do sztuki już zupełnie w inny sposób, może do nowej sztuki, nie wiem, jakby to nazwać. W każdym bądź razie tutaj jest gdzieś tego początek. Co do samej grafiki, no to w, tutaj bezpośrednio jest połączenie trochę też i z taką myślą łączenia sztuki z codziennością, i to jest genialne, wydaje mi się czyli wkraczania w, w gazety, w wkraczania nie w galerie właśnie, tylko w, w, w powszednie formy, które docierają do jak najszerszego grona. I to jest, wydaje mi się, taki klucz podstawowy i najważniejszy. No, druga forma wykorzystania tego ekspresjonizmu, no to oczywiście też genialna, bo jak sobie weźmiemy to historycznie, no to mamy Poznań, prowincja poznańska, tak? Zupełnie inny kształt myślenia o estetyce, o, o, w ogóle o sposobie funkcjonowania, no była to prowincja bez dwóch zdań i jakbyśmy prześledzili ilustrację, jaka wówczas funkcjonowała w gazetach, to to ona jest bardzo tradycyjna. A w tym wypadku mamy coś, co właściwie pod względem formy no jest burzy w ogóle wszelkie kanony. Ludzie się czują obrażeni, tak? bo mają coś niechlujnego wykonanego, co jest w ogóle poza kanonem i jak tak można było. Tak? Ta pierwsza ocenzurowana wystawa, która miała miejsce w, na Berliner Strasę w Poznaniu to nie było tylko ze względów właśnie związanych jak gdyby z samą samym tematyką, to było też właśnie ze względów formalnych i o tym też nie należy zapomnieć, wydaje mi się, że to też jest dosyć istotne. No w, w linoryt to super, że tak powiem, technika graficzna, które naprawdę bardzo dużo daje, a do ekspresjonizmu no, idealna, tak? Tam można gest złapać. To poza tym taniość tego wykonania, tak? to nie jest drzeworyt, który trzeba deski odpowiednio osuszyć, odpowiednio przygotować. Tutaj mamy linoleum, które niedługo wcześniej zostało, w, że tak powiem, wynalezione. No i ta technika pozwala na to, żeby wykonać w, w tani sposób pewne rzeczy. I to też miało swoją siłę. No, co zostało, wydaje mi się, dosyć dobrze wykorzystane. Jeszcze, jeśli mogę, słowo. A propos tych kontaktów z publicznością, no warto też pamiętać o tych wieczorach zdroju, które, które były organizowane i to było zupełnie coś nowego na naszym gruncie, prawda? Tu, tu właściwie rozpoczęliśmy naszą dyskusję od, od futuryzmu, i to właściwie ta grupa przecież też. No, zyskiwała popularność poprzez właśnie tą nową taką formę kontaktu z publicznością, czyli właśnie organizowanie tych spotkań, no takich twarzą twarz właściwie z, z odbiorcą i tu właśnie nasi twórcy yy, z kręgu buntu, no i też związanego z nimi oczy, oczywiście czasopisma Zdrój, no również pokusili się właśnie o a taki sposób właśnie kontaktów z publicznością, no która nierzadko była tą publicznością przecież konserwatywną, prawda, to zresztą no, chyba no, jakby tutaj no, najlepiej możemy odczytać tę sytuację, no, analizując, nie wiem, kolejne chociażby recenzje wystaw, gdzie no, bardzo jakby tutaj w jasny sposób, czytelny, prawda, możemy zorientować się właściwie, jak była oceniana wówczas ta, ta, ta sztuka, właśnie ta sztuka z kręgu, z kręgu awangardy. To ja jeszcze dopytam doktorę Gorzategęron, autorkę współredaktorkę tomu Manifestu awangardy. E właśnie na czym polegała ta awangardowość tych artystów? Co tak naprawdę, co było w tych manifestach, co oburzało i czym, na czym polegał ten bunt e tych artystów e wobec dotychczasowego środowiska artystycznego? I jak ta grafika w tym miała rolę? Przecież to był taki bunt no, no, powszechny, prawda? No bo właściwie, właściwie jest nowa, nowa sytuacja. Polska odzyskuje niepodległość. No ci artyści też mają właściwie nadzieję na, na też taką nową sytuację na tym gruncie właśnie i artystycznym, i tym gruncie właśnie związanym z instytucjami. No i oni właściwie też no, pragną, Właściwie no czegoś takiego jak chociażby, nie wiem, to czego doświadczyli na przykład, wielu z nich doświadczyło przed pierwszą wojną światową, kiedy byli w Paryżu. No i słynne salony niezależnych, salon jesienny, prawda, gdzie, gdzie nie było żadnego jury, że właściwie artyści mogli prezentować swoje, swoje prace. No i myślę, że oni no, gdzieś właściwie też marzyli o, o takiej właśnie sytuacji. No, pamiętajmy, że oczywiście no, wielu z nich wyrastało, no, studiowało na, na akademiach, czy to chociażby na Akademii Krakowskiej, prawda? Natomiast no, później, później oni jednak tu no, wielokrotnie wypowiadali się no, w dosyć taki, powiedzmy, negatywny sposób o, o swoich niektórych z profesorów. Natomiast no, no czyli, czyli właściwie no, mamy bunt przeciwko właśnie instytucjom, no i też przeciwko tej sztuce, prawda, no tej sztuce właśnie, tej sztuce, której no, gdzieś tam jeszcze w Krakowie patronował trochę Matejko, później no wielki przełom impresjonistyczny, który do nas dociera z wielkim opóźnieniem, no, ale a ci nasi artyści już gdzieś tam zasmakowali, właśnie trochę kubizmu, trochę futuryzmu, trochę ekspresjonizmu. No i właściwie chcą, żeby również to, to wszystko można było zobaczyć, również na wystawach w Krakowie, w Poznaniu, w Lwowie, no oczywiście w Warszawie, prawda? No i też taką właśnie ważną częścią działalności tych grup artystycznych właśnie były czasopisma. Czasopisma po pierwsze, bunt i czasopismo Zdrój, czasopismo Formiści, no, związane właśnie z formistami. No, wiadomo, że tych numerów, jeśli chodzi na przykład o czasopismo Formiści, no, ukazało się niewiele. No, oczywiście zwykle tutaj główną barierą były sprawy finansowe, no ale to przecież było właśnie to takie wydawnictwo, które, które było tworzone bezpośrednio przez artystów, w których mogli zaprezentować właśnie swoje teksty programowe, w których no, tak naprawdę mogli, mogli po prostu no, bez żadnych przeszkód prawda, no, no, powiedzieć tak naprawdę no, o co im chodzi, prawda, co im przyświeca, dlaczego oni właściwie tak działają, no, gdzie leży geneza ich sztuki. I tu, kiedy czytamy właśnie chociażby teksty no, tych takich najważniejszych teoretyków, na przykład związanych z formizmem, czyli Leona Chwistka, czy Konrada Winklera, czy, czy no, również Stanisława Ignacego Witkiewicza, Witkacego, no, który, który tu bardziej też występował jako taki właśnie też obrońca na przykład formizmu, już w kontekście wystaw, które na przykład były negatywnie oceniane przez, Prasy, a szczególnie tą prasę o takim charakterze prawicowym, gdzie no właściwie tutaj no zarzucano artystom no wszystko, co, co, tylko, co tylko było można. No oczywiście no tym takim ważnym problemem była forma, prawda? No to wiadomo, że tutaj już ta treść może nie ma aż tak wielkiego znaczenia, na przykład w kontekście. Formistów, tu kiedy mówi się o tym, że tak naprawdę no, rzeczywistość można przedstawiać na różne sposoby, prawda? Każdy artysta powinien dążyć do wykształcenia swego indywidualnego, oryginalnego stylu. I jakby to jest też ten kierunek poszukiwań, związanych właśnie z tą tak zwaną nową sztuką nową sztuką, właśnie inspirowaną. Sztuką awangardową, tej takiej pierwszej awangardy początku XX wieku. No ale też pamiętajmy, że jesteśmy tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. I pojawia się również problem sztuki narodowej. No ale teraz jakiej sztuki narodowej? To już nie ma być sztuka ku pokrzepieniu o serc. To już ma być ta nowa sztuka. No, mamy też pokazać, prawda, że przy pomocy tego nowego języka form, No również warto, jak, również je należy, jakby wprowadzić do tej, jakby koncepcji, również tego, te stworzenia właśnie tej sztuki, sztuki narodowej. No i tu na przykład w kontekście formistów, no ważną, ważną sprawą, tak jak mówiłam wcześniej, była ta sztuka ludowa, gdzieś jakby sięganie do tych korzeni. No i, i tu między innymi, właśnie jeśli chodzi o formistów, no to ważną postacią był oczywiście Skoczy Las. No, grafikę też uprawiali inni artyści z kręgu formizmu, no, chociażby Jan Chrynkowski, taki malarz i, 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 i grafik. I też właściwie mówiąc o tych relacjach jeszcze pomiędzy grupami, no, warto pamiętać, że w pewnym momencie doszło do zjednoczenia sił. Buntu i Formistów, czyli tej wspólnej wystawy, w, najpierw w Poznaniu na przełomie 1919 i 20 roku. I to też znalazło właśnie odzwierciedlenie w czasopismach, zarówno w Zdroju, jak i w czasopismach Formiści, gdzie jakby informowano o funkcjonowaniu właśnie tych, tych dwóch środowisk bym dodał jeszcze do, do tego to, że wydaje się, że, że w tym okresie po I wojnie światowej, też zmienia się bardzo takie auto wyobrażenie artysty, czy wyobrażenie artysty o sobie, kim on jest. Z tego modelu takiego jeszcze romantycznego artysta staje się bardziej postacią publiczną, również we własnym osądzie. Pierwszy manifest futurystyczny ukazał się w Le Figaro. Nie bardzo szybko zrozumieli, że działając poprzez nowoczesne media, można skupić na sobie uwagę. Na czym zależy bardzo wielu artystom i, i wtedy i, i teraz. I występując w roli właśnie takiej publicznej, myślę, tutaj rola manifestu zaczyna być bardzo istotna, bo bardzo często co było takie oburzające w tych manifestach? Same te manifesty były oburzające. To było bardzo dużo oburzających słów i, e, i o to mniej więcej między innymi chodzi, chodziło, ale e, dochodzi bez wątpienia do momentu w latach dwudziestych, kiedy to wszystko się strasznie załamuje, ponieważ tych izmów jest tak niepoliczalna ilość, że część awangardy zaczyna z tego szydzić. Prawda? Ukazuje się książka izmy w 24. bodaj roku. Każdy kraj ma swój jakiś izm. Polacy mają formizm, bo inaczej nie umieją tego nazwać. Czegoś, co jest tak naprawdę melanżem kubizmu, futuryzmu i czegoś tam jeszcze, trochę własnej ludowości, prawda? Tak tożsamościowy element. Hiszpanie mają ultraizm, który też no, taki znaczy, że jest Ponad innymi izmami, prawda? To bardzo takie hiszpańskie, mógłbym powiedzieć, e, 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 i, i, i tak dalej, i tak dalej. E, ale ta właśnie odmiana roli tutaj artysty wydaje mi się być bardzo kluczowa, bo, bo też z jednej strony rewolucja w Rosji pokazuje w tym pierwszym okresie, że artysta może odgrywać bardzo dużą rolę i robi to w skali takiej. O której nie mogą marzyć artyści w pozostałych częściach Europy. No włoscy futuryści w którymś momencie zaczynają może aspirować do tej roli, prawda? Więc to też rozpala bardzo, jak sądzę, wyobraźnię. Bardzo dziękuję. No więc jeszcze te, jakby kontynuując, dlaczego wybierają tą grafikę? Co się zmienia? Pan jest autorem książki Nie gęsi. Polskie Projektowanie Graficzne 1919-1949, w pokazuje, że nie tylko plakat, polska szkoła plakatu, była wysoką, rozwiniętą formą projektowania w Polsce w tym okresie. No właśnie jaką grafikę wcześniej uprawiano, jaką, po jaką sięgnęli i dlaczego sięgnęli na początku XX wieku artyści polscy? Awangardowi? Spróbuję krótko, krótko na to odpowiedzieć. No plak, plakat i, i w ogóle to projektowanie to, to jest troszeczkę inna jakby historia, bo tutaj mamy do czynienia z masowym powielaniem na papierze, prawda, w celach najczęściej perswazji, prawda, agitacji do czegoś, do kupowania, do polityki, do jakichś tam rozmaitych różnych spraw. I, i, I rzeczywiście w Polsce międzywojennej to się wspaniale rozwija. Plakat wówczas odgrywa bardzo, moim zdaniem, nieznaczną rolę, tak naprawdę w rozwoju grafiki użytkowej. Tak na dobrą sprawę wielki sukces polskiej szkoły plakatu zawdzięczamy komunistom i PRL-owi, ponieważ on dał jakby na to środki, przyzwolenie i również nie oczekiwał tak, jak to jest w relacji klient. I prawda, zamawiający i wykonawca nie, 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 nie oczekiwał, że to ma sprzedawać coś, bo też być może sam w to nie wierzył, że to się do końca sprzeda, więc tam była dużo wolności. Prawda, w Natomiast grafika, która przeżywa swój revival taki w, na przełomie XIX i XX wieku w różnych krajach, również, również w Polsce. Bez wątpienia u wielu bardzo artystów nowoczesnych czy awangardowych, niezależnie od tego, czy to się dzieje w, w Polsce, w Niemczech, czy w Chinach, czy w Japonii, czy jeszcze gdzieś indziej, no, spełnia dwie takie fundamentalne funkcje. Z jednej strony może nawiązywać do tradycji. Do tradycyjnego drzeworytu. U Rosjan to będzie łubok. Drzeworyt chiński ma już wówczas tysiąc, ileś tam lat, prawda? I, 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 i to jest od połowa IX wieku, chyba kiedy powstają te drzeworytnicze, wielkie takie prace jak Diamentowa Sutra. W związku z tym ten element tradycji i swojego, co w krajach, które odzyskują niepodległość, jest też szalenie istotne. Jestem tam, jest tam obecny, prawda? Po drugie, no, grafika może być dla każdego de facto, prawda? To znaczy, no, oczywiście nie dla najuboższych, bo, bo oni nie mają na to pieniędzy, ale ale dla ludzi, których nie stać na, na kupno obrazu, mogą, mogą sobie kupić grafikę i również mieszkania, które zaczyna się budować w owym czasie, w latach 20., potem w latach 30., to już nie są mieszkania, gdzie można dużo obrazów wieszać. Natomiast tak jak tutaj w tym salonie, można powiesić kilka grafik i to świetnie, świetnie wygląda. Jest pewien paradoks z tym ukryty, że ta tania de facto technika, jak linoryt, wspomniany, czy drzeworyt, czy no bardziej kosztowne i pracochłonne techniki metalowe, która miała być upowszechniająca grafikę czy lasa, na przykład, to miała być czymś, co w zasadzie kształtuje społeczeństwo i ma swoją taką rolę, prawda? Państwo twórczą nawet. On bardzo zachęcał do tego i, 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 i miał duże sukcesy na tym polu jak choćby te międzynarodowe salony grafiki dwukrotnie organizowane, gdzie sprzedawano strasznie dużo grafik. To, to, to szło w, w lód, były subskrypcje na grafiki i tak dalej. Ta grafika, ze względu na to, że jest techniką papierową nie jest często pokazywana dzisiaj, staje się mniej dostępna niż te kosztowne obrazy, ponieważ konserwatorzy pilnują, żeby tej grafiki nie pokazywać za dużo. I jest w tym taki zabawny, zabawny paradoks. No, natomiast no, myślę że to są dwa takie dwie kluczowe cechy, prawda? Powszechność i coś, co jest bardzo blisko przeciętnego człowieka. No też, też jeszcze ta. Grafika towarzyszyła wystawom, prawda? No bo pamiętajmy o tym, że również plakaty do kolejnych wystaw, z których no duża część zachowała się do, do dzisiaj, no też, też sprawy wydawnicze, prawda? W których również reprodukowano prace graficzne, właśnie związane tuż z, z czasopismami, też z almanachami, chociażby tutaj almanach zdroju, prawda? W którym w którym też były prezentowane prace artystów z kręgów, właśnie tych grup, o których mówimy, ale też twórców z innych środowisk. No, na przykład, nie wiem, na łamach Almanachu pojawiła się chociażby praca Kandyńskiego. Artystów też no, no, z innych grup, z którymi nasi twórcy współpracowali. Także to też właściwie ona, ona tutaj jakby pomaga, ona też jakby no, mimo wszystko no miała taki troszeczkę charakter no, no reklamowy, bo jednak informowała, prawda o, jej, o tych prezentacjach, o tych wystawach no i też była właśnie, tak jak mówiłam, no, powiązana tutaj z, z, z funkcjonowaniem czasopis. I ona też chyba staje się takim narzędziem właśnie transnarodowej komunikacji, prawda? Bo łatwiej jest przedrukować grafikę w jakimś niemieckim czy francuskim czasopiśmie niż przedrukować dobrą reprodukcję obrazu w tamtym okresie, prawda? Techniki, to też zależy od technik takich typograficznych czy introligatorskich, które w tamtym okresie są dostępne i, i to też ułatwia jakiś taki w tym... Tej awangardowej międzynarodówce też ułatwia po prostu krążenie różnych idei i, i stylów, więc to chyba też jest taki dosyć ciekawy aspekt tej grafiki. Kubicki zresztą podkreślał właśnie, że, demokratyzacja, że, form, że grafika jest taką bardzo demokratyczną formą, bo jest łatwo reprodukowalna, można ją właśnie udostępnić w większej liczbie odbiorców. Jest też łatwo reprodukowalna, więc można ją właśnie reprodukować w gazetach, tak? jakby upowszechniać. Panie profesorze Kurak, był pan redaktorem katalogu, który zresztą pan przywiózł do nas. Bunt Nowe Ekspresje. Może pokażemy i szeregu działań. Tam były konferencje naukowe, działania z, z, dla studentów, akcje artystyczne. No i właśnie jak ta twórczość, czy ta twórczość Kubickiego może jeszcze nadal inspirować współczesnych młodych ludzi, albo nie, tylko nie młodych i jakie idee <grytanie> są nadal aktualne. tak Co możemy nadal czerpać z Kubickiego, co, co jakby, jaka myśl może jest dla nas wciąż y, świeża wiego, wiego. No na pewno to wspomniana pierwsza rzecz, to y, można byłoby się odwołać do tej kontrowersyjności i to jest też niesamowite, bo musimy sobie zdać sprawę jeszcze z podstawowej rzeczy dotyczącej działalności tej grupy. Ona była międzynarodowa. A powstanie wielkopolskie? Nie za bardzo, tak? Jak można mieć polsko-niemiecką grupę w momencie, kiedy walczymy z najeźdźcą? kompletnie w poprzek, ona się w ten sposób też, ten bunt miał trochę tak nieszczęścia z tego powodu, może przez historyków oczywiście gdzieś tam opracowywane, ale też tak czasami niewygodnym bardzo. Ta niewygodność też ujawniła się w tych wszelkich akcjach, w których miałem przyjemność uczestniczyć, z Lidą Głuchowską, żałuję, że jej nie ma właśnie, bo ona jest niesamowitym fałwcem, jeśli chodzi o to Stanisława Kubickiego, bez dwóch zdań. No ale też grupy Cały Bunt i też uczestniczyła właśnie w obchodach stulecia tej, tej działalności tej grupy. To też przekładało się na dzień dzisiejszy, bo organizując wystawy w Muzeum Narodowym, kiedy następuje akt oddania jeszcze żyjącego wówczas Stanisława Kubickiego, syna Stanisława Kubickiego, żeby było ciekawiej, no to się okazuje, że to budzi trochę kontrowersji, ponieważ... Zrzeszają się właściwie dwie grupy ludzi przy tym buncie, jedni bardziej nastawieni narodowo, co było widoczne też w postaci emblematów odpowiednich, no i drudzy trochę w drugą stronę, że tak powiem, żeby było śmieszniej, no i w którymś momencie jedna grupa wychodzi, bo im nie za bardzo pasuje, kiedy powstają pewne różne sformowania. Więc ta, ta jak gdyby kontrowersyjność, która jest na pewno intrygująca dla artystów, jest tutaj bez, bez dwóch zdań też, też istotna. Z drugiej strony, to nie jest tylko sama kontrowersyjność, bo tak jak mówiłem, wpisywanie się w codzienność, wykorzystywanie pewnych elementów do tworzenia nowego sposobu funkcjonowania, no jest tutaj bez, no, trudna do, do podważenia i to w rozpowszechniania czy ta demokratyzacja, o której tu mówiliśmy, no to jest podstawowa wartość, która gdzieś tam dzisiaj może być no, bardzo e, mocno wykorzystywana. Ja wspominałem tutaj o pewnych formach właśnie dzisiejszych sposobów podejścia, gdzie e, tego artysty trochę inaczej się już sytuuje albo wręcz się unika go, e, jako w samej nazwie. E, myślę tu o wszelkich współczesnych działaniach, gdzie mamy bardziej nastawione na na, właśnie na to, żeby coś faktycznie zmieniać, czyli ta sztuka jeszcze bardziej chce zrobić się z codziennością skleić, e, używając znowu sformułowania ludwińskiego e, i nawiązując e, tylko tak króciutko do e, estetyki procesów twórczych e, Bogusława Jasińskiego, e, no trudno tutaj w, o większe jak gdyby w miejsce inspiracji. E, to w właśnie związanie jak gdyby z, z tym, żeby faktycznie oddziaływać. Tak? To był na numer jeden, tak? O to chodziło. Ten tematycznie, te prace, niektóre były bardzo też kontrowersyjne. Mamy w który wiosuje pod prąd, tak? To też nie był przypadek, że on się tu znalazł. No, wieża Babel, no to wiadomo to jest genialny, właściwie znak multikulturowości, do której trudno też nie nawiązać. Samo, że tak powiem, fascynacja Stanisława Kubickiego Różą Luksemburg i to nie jest przypadek. W żadnym wypadku, e, tym bardziej pokazuje o pewne wartości, właśnie takie, bardzo uniwersalne, ale też innego nastawienia. I ta grafika, o której teraz byśmy mogli mówić w kontekście właśnie tamtych czasów, faktycznie ona gdzieś ma korzenie w tamtych czasach. E, miałam przyjemność w definiowaniu grafiki artystycznej takiego pojęcia, które może jest dosyć dziwne, ale w coraz częściej się pojawia, jeśli weźmiemy struktury uczelni artystycznych w Polsce, że mamy wydziały, czy też katedry właśnie, które się tak nazywają. I ta grafika artystyczna, która zajmuje miejsce grafiki warsztatowej, tak definiowanej, wchodzi bardziej właśnie w kwestię medialną. Tak? I tutaj mamy jak gdyby zasadniczą różnicę, czyli nie skupiamy się tylko i wyłącznie na jakościach druku i też jakościach, Starodruków wykonywanych w starych technologiach, w starych technikach, tylko bardziej rozszerzamy jak gdyby pole na wszelkie media i na wszelkie wchodzenie i wciskanie się w różne media, zarówno te cyfrowe, jak i te bardziej analogowe. I tutaj jest niesamowity właśnie też, była też inspiracja dla mnie przynajmniej też taka, żeby się na tym wzorować i gdzieś tam inspirować i myśleć o tej grafice dzisiaj właśnie w takim szerszym kontekście. Też ją trochę bardziej sytuować w stosunku do dzisiejszych zjawisk i uciekać trochę przed takim niebezpieczeństwem, którym tutaj dzisiaj też gdzieś tam się pojawiło, że mamy obrazy gdzieś w domach i się robi bardzo przedmiotowo, tą grafikę się traktuje, tylko jako pewna faktyczna możliwość do wypowiedzi twórczej, społecznie zaangażowanej. No dzisiaj Stanisław Kubicki też trafił do nowego medium. <gry> Jeżeli Państwo jeszcze chcieliby się czymś podzielić, to zapraszam. Nie... W, w rzeczy, które gdzieś tam oczywiście, bo nie jestem w stanie, ale to oprócz tego muzeum, które gdzieś tam nam się udało zrobić, to o tyle też było to kontrowersyjne, bo inne wystawy nam się nie udało w tej muzeum zorganizować. Mamy takie fajne miejsce w Poznaniu, jak skład, który pozwala nam często zagościć różną inicjatywą. Bardzo bym powiedział, nie na miejscu, ale które budzą kontrowersje. I też przy tej wystawie właśnie udało się pewną część prac właśnie tam zgromadzić było też wystawa, która uczestniczyła w Łodzi i to był świetny pomysł, żeby zrobić wystawy, której nie było. To już ten taki tytuł piękny. Mianowicie chodziło o wystawę Buntu i Yankee Dish, I tam też braliśmy udział w tym wydarzeniu. No i było to faktycznie dość sporo. Była jeszcze wystawa we Wrocławiu, w Dreźnie. Także dość sporo było tych, tych, tych inicjatyw. Ja może jeszcze jedną rzecz tylko powiedział, bo tutaj Maciej Kurak to pewnie lepiej czuje. Myślę, że w takim ogólnym osądzie tego, co się, co się działo w, na początkach dwudziestolecia w, w, w sztuce. W sumie trochę minimalizowana jest rola Berlina. To znaczy Berlin jest jakby przypisany do buntu, że wiadomo, bunt Berlin, Berlin bunt, prawda? Bo, bo die Aktion, bo wystawy, Wielkopolska. Natomiast wydaje mi się, że to promieniowanie Berlina tak naprawdę było znacznie silniejsze i dla artystów łódzkich kluczowe w zasadzie. Oni z tego Berlina jeździli tam, tak jak być może z poznania się dzisiaj, czy ze Szczecina jeździ do Berlina po prostu, żeby pojechać coś zobaczyć, spotkać się, a część z nich się przenosiła w klimaty, o których ty wspominałeś kilkakrotnie, to znaczy no, w klimaty rewolucyjne, ściśle. Róża Luksemburg te okolice i część artystów Jungidisz również tam się przeniosła. I utrzymywała bliskie stosunki właśnie z kubickim. To znaczy, Kubicki był tym takim, myślę, tutaj ważnym bardzo łącznikiem dla tych dla tych, dla tych środowisk. To ja może teraz dodam, że jesteśmy w trakcie przygotowania folderu, w którym będzie tekst Lidii Głuchowskiej na temat życiu rysu kubickiego i drugi tekst dr Małgorzaty, Stolarskiej Fronia, na temat Par Berlina i powiązania artystów awangardowych, w którym właśnie troszkę więcej będzie można przeczytać na temat roli Berlina i oddziaływania jego i relacji między artystami, i właśnie roli dla, do rozwoju twórczości artystycznej. Artystów Zion Kielisz, między innymi, ale także Henryka Bellewiego, na przykład. Bardzo dziękuję Państwu za słuchanie nas dzisiaj, za oglądanie nas dzisiaj. Dziękuję naszym wspaniałym gościom za to, że poświęcili swój czas i z nami tu dzisiaj byli i tak wspaniale opowiadali o kubickim awangardzie. Dziękuję Izie. Za współprowadzenie dzisiejszego spotkania i jeszcze raz dziękuję organizatorom tego spotkania, Fundacji Ardent Modern, Fundacji Imienia Róży Luksemburg i Wejman Galery za udostępnienie nam miejsca. Dziękuję serdecznie i zapraszam na kolejne wydarzenia, które będziemy, mam nadzieję, bawem organizować. Do widzenia.